Was w nowym filmiku na moim kanale. Dziś powrót do przeszłości i do takiej starej serii, bo idziemy sobie do hurtowni, do sklepu i robimy sobie zakupy za jakąś określoną kwotę. Ile to jeszcze będzie, nie wiem, to zależy, jakie produkty nam spotkamy, ale myślę, że do 50 zł na pewno nie więcej, to jest pewne. No i cóż, na pewno najróżniejsze ciekawe rzeczy, różności, żeby było urozmaicenie, żeby było dosyć sporo, za jak najniższą kwotę, czyli taki standardzik. Wcześniej jeszcze sobie obskoczymy do Żabki z Pawłem, jest dzisiaj oczywiście ze mną Paweł, witam. IT Passion, i macie link do jego kanału w opisie. Więc ja nagle, macie teraz cięcie przed wejściem do samej Żabki. My idziemy do Żabki, potem idziemy do tej hurtowni na zakupy, zobaczymy, co się nam uda kupić, może jakiś filmik z hurtowni też się uda zrobić. No i potem Wam zaprezentuję, co mi się udało za tą daną kwotę kupić. I oczywiście w następnej części filmiku będzie test tych wszystkich artykułów, które zakupiłem w jakiejś małej ilości. I zaraz lecimy do podsumowania. Wszystko mam tutaj w swoim zacnym plecaczku i wszystko będzie prezentowane, pokazywane, otwierane. Więc okej, to jest cały mój stawik, który udało mi się kupić za 40 zł. Szczerze, wydaje mi się, że to jest trochę mało, ale z drugiej strony, jak pomyślę, ile rzeczy jest do testowania, to z drugiej strony wcale to tak mało nie jest. Patrząc na bardziej na zakupy, które jeszcze w drugim sklepie zrobiłem za 20 zł, czyli tylko 2 razy mniej, a o wiele mniej produktów jest. No i tak na szybkości, ile co kosztowało? Dycha, bo to było bez rabatu, to może dlatego jeszcze wyszło trochę drożej niż się spodziewałem. 2,50, 2 zł około, 2 zł około, nawet mniej niż 2 zł na pewno. Wolfy, to nie wiem ile kosztowało, pewnie około 5, to około 4 zł, złotówka i złoty 17. Znaczy nie złoty 17, tylko 17 zł, o w ten sposób, czyli to i to, to już jest praktycznie większa część zamówienia, czyli 27 zł. A ta reszta, no to jest 13. No, tak gdzieś by się zgadzało, że to 2, 9 zostaje, złotówka 8, 5, 4. No to Wolfy około 4-5 zł, tak na szybkości, szybko matematycznie myśląc, gdzieś kosztują, więc no nic, nie pozostało nam nic innego jak przetestować sobie te wszystkie rzeczy. Tak zobaczyć, jak wypadają, czy warto było kupić za 4 dychy, czy nie. Dobra, więc lecimy z dalszą częścią filmiku z zakupów za 40 zł. Mamy tu wszystkie produkty, które się dzisiaj nam udało zakupić, nawet rakieta, i zaczynamy od pikolaków Super Corsair. Po prostu rzucaj tam może, żeby było najprościej. Oczywiście. Bezproblemowo. Fire. Kumyczek. Jest dym. Fajnie, bardzo długi zapłon, polecam. Następnie co? A może zacznijmy od tych słabszych, bym powiedział. Lepiej od tych słabszych. Dobra, no to... Żeby ludzie... No i rzucaj. Trochę dalej rzucę? Jest różnica, to nie jest takie złe, jak się z początku wydawało. Teraz to. Czyli w sumie to samo. No, standardzik. Ja sobie tylko to ściągnę, bo mnie to denerwuje. Kołysarz. Kozer 2. 03 S. Oj, blisko. Ale praktycznie tak samo. I teraz eksplozyw 1. Fajne? Tak, tak. Super. Dobra, odpalaj, to może rzucę. Też się ląd topi, a nie pali. To są jakieś... Trochę blisko rzuciłem, za daleko rzuciłem. No dobra, odpalimy jeszcze jedną, bo jestem ciekawy. Coś mi się to za słabe wydawało. O, też blisko. Dziwne. Mega przyjemne. No taki basowy. Strasznie basowe, bardzo basowe. Jak na takie małe petarki to wow. Że tak basowe. A czekaj, a dawaj. Właśnie nie są złe, są ciche dosyć, ale mają bardzo dobry bas. Co? Topi się. No topi. Tu czuć ten bas, faktycznie, no. Dobre petardy. No i teraz coś najmocniej, jeszcze jest, mamy C4. I teraz trójkącik, tylko to może połóżmy się, odsuńmy. Ja to mogę odpalić. Podasz? No, żebyś nie musiał łazić. A, zarąbiste. No i teraz C4, czyli klasa sama w sobie. Też tutaj? Też tutaj. O, mogę? A pewnie. Tylko uciekajmy w tą samą stronę, czyli tam. Ja tam idę. No to dobra, to też tam pójdę. One mają bardzo długi ląd. Lajtowo. Patrz, jaka piękna flara. C4, 2 gramy CE, a pizga jak stara FP3 jak dla mnie prawie. Uwielbiam te petardy. Mistrzostwo. Uwielbiam. To teraz coś będzie super. Coś super. Wiesz co to jest. W jaki sposób? Skąd? Tam jak jest najciemniej. Gdzie? Tu masz dziurkę. O! Kładziesz pod kątem. Może i bez... nie tak. Stoi? No. Tak? Czy jak? Nie wiem. Czyli byś tam jeszcze wrzuciło i by było idealnie. No jakoś tak. Dobra, wyleci. I tak wyleci. Bo to jest bardzo... O, tutaj było idealnie. O, tak wyleci. Dobra. To odpalaj. Ale piękne echo. Piękny złoty ogon. Ale efekt nie powalił mnie na kolana. Wysoko lecą. Bardzo, na pewno przez to, że bardzo wysoko poleciała. Efekt wydawał się niezbyt wyjątkowo mocny, ale mi się rakieta bardzo spodobała. Fajna taka do postrzelania. Więc poza rakietą i C4-kami widzicie tu przed sobą wszystko. I szczerze najlepszym produktem według mnie, zaraz będzie opinia Pawła, według mnie był Wolfy, jak za 4-5 zł mistrzowskie petardy. No oczywiście to jest taka klasyka małych petardek różnych, które są opłacalne na pewno, ale te Wolfy chyba dzisiaj wygrywają, bo jeszcze może i dlatego, że to była nowość. No i C4 to jest po prostu stara, potężna, może nie klasyka, ale przez coś bardzo dobrze przeze mnie znanego, więc rakieta też da radę, ale to po jednej rakiecie nie ma co oceniać. A co Paweł sądzi? Także wygrały Wolfy i to wygrały nawet z C4-kami. Dlaczego? Jak ktoś ma mały budżet, idealne petardy z dużą mocą. No, każdy ma swoją opinię, jednak trochę uważam inaczej, ale to jest właśnie piękne w tym świecie, że każdy może uważać to co chce i kupować to co chce i bawić się fajerwerkami tak jak mu się podoba. Więc to by było na tyle w tym filmiku. Ja serdecznie wam dziękuję za oglądanie, Paweł pewnie też. Tak, dziękuję również. Do jego kanału macie link w opisie, bo bardzo fajnie, polecam, też fajne filmiki nagrywa. No i cóż, do następnego. Eluwa.